Cześć, witajcie w naszym customie z gry Tomb Raider. Ja jestem Frodo, ze mną jest Deseo. Hejka, moi drodzy. Custom The Lost Secret of Egypt. Magiczny custom. Tak. Zupełnie inny. I teraz będziemy sterować Larą. Tutaj sobie zakończyliśmy. Słuchajcie, u mnie teraz to ładnie idzie, bo wyłączyłem myszkę. No właśnie. Tak, ale wiesz co, myślałam, ale ja pokazałem przynajmniej, wiesz, jak to jest z myszką. Dobrze, no także dobrze, dobrze. Mój poprzedni odcinek był taki trochę dziwny. Bo wiesz co, w ogóle ci powiem, no, że ja coś kiedyś tam czytałam na jakimś forum TR-a na Facebooku bodajże, że w ogóle ktoś pracuje chyba nad TR-5, nad tym, żeby właśnie... poza tam jakimiś innymi pierdółkami, szczegółami, no, to pracuję nad tym, żeby właśnie ulepszyć tę erę, właśnie, żeby było też sterowanie myszką, jak ale na przykład w Legendzie. Ale w Angel of Darkness już było myszką, pamiętasz? No, ale oni są to w piątce, a ja nigdy, Boże, w życiu, nie, też nie. W życiu... Dzieciary drom mordę. Co mi się wydaje? Wiesz co, mam sekret. U mnie drom. Mam sekret? Dziwne. To... O! Ty, ja naboje. Tak patrzę, bo tutaj takie są... A zabrałaś naboje może? I kolce od razu wyskakują? Tu coś jest do góry, po takiej drabince? A, nie wiem, ty idziesz za przewodnikiem już pewnie, tak? Daleko. Tak. A nie, wcześniej, wiesz, były... Masz już 100 zł? Mam 100 dolarów. Mam 100 dolarów. No ja też, dobra. To mamy to samo. Chciałem być fajny. A to tam były... To tam były kolce? Tak, trzeba było szybko uciec. A, to ja nie wiedziałam. To ja mam sekret w ogóle, wiesz? Aha, czekaj, bo ja mam coś cutscenkę. Ale ta Lara jest śliczna. Jest piękna. Nie mogę się napatrzeć na nią. Ja nie mogę się też napatrzeć na nią. Czemu? Aha. A zabiłaś tego? Jak on się nazywa? Kogo? Nietoperka? Szakala. Masz ten sekret, czy nie? Bo nie wiem. Nie wiem, jakim sekrecie mówisz. Nie mam zielonego pojęcia. Gdzie on jest, ten sekret? Wyszło mi do Windowsa, nie wiem, co się stało. Nie może to... No ale nie wcisnęłam. Weźcie, dajcie kurwa żyć. A nie to perk, chyba o to ci chodziło. To ty już jesteś nieźle daleko. Nie, ja dopiero szakala zabiłem. Nie, u mnie jest po ptokach na razie z nagrywaniem. Dobra. Grało się chociaż to. No ale za zabicie wszystkich przeciwników też są pieniążki. Słuchajcie, wyczailiśmy, jeszcze później to sprawdzimy. A dobra, na razie nie nagrywasz. Pewnie. Zaraz powiem o tym sklepie. Tak, bo sklep chcę powiedzieć wam. Dobra, to zaraz będę też. Jestem z powrotem. Tak, jesteśmy. Natomiast chodzi mi, wiesz co, chcemy wam generalnie... Zabiłaś szakala i zabiłaś nietoperki. Nie zabiłam żadnego szakala. Aha, no to gdzie jesteś? W sekrecie. A gdzie jest ten sekret właśnie? O co chodzi? Weź mi wytłumacz. Czy to są naboje, gdzie kolce były? Nie. Tam dalej idziesz, jeszcze w dół, idziesz, są pochodnie i jest takie wąskie, czerwone przejście, ale on tam nie idzie, on się tam zatrzymał i tu do góry patrzysz, gdzie to jest? Do góry patrzysz, po lewej stronie jest drabina. Taka drabinka. Dobrze. I jest taka dziura u góry. A ty gdzieś wcześniej szakala miałaś? Nie, później jest, zaraz A, no tutaj to, będziesz... kto poszedł dalej, to poszedł dalej. Ja nie wiedziałem, myślałem, że poszłaś dalej, serio. Dobra, chcemy sprawdzić, słuchajcie, sklep. Mówiłaś, to było walk i dash, tak? Walk i dash, tak. Tak, jest, słuchajcie. Aha, ale i czyli tu się kupuje. Dobra, rozumiem. Ale na razie nic nie będę kupowała. Ale to jest bez sensu, bo też się kupuje to jakimiś dziwnymi klawiszami. Czekaj, mam cutscenkę. Teraz tą, co ty pewnie tam dalej poszedłeś. Tak. Ona jest piękna. Z automatyka trzymam CTRL. Boże, będę się nad nią spuszczać pewnie tyle czasu. O, teraz mam szakala. Kurde, tylko jak... w jakim momencie trzeba odbić się od tej drabiny? Ale czemu ty chcesz się odbić? A tam nie ma... rozumiem. No co, mam wejść na szczyt? Tam jest jakiś... Dlaczego? Nie wiem. Dlaczego? Bo tam jest jakaś wnęka czy coś? Przecież jest na prawo odbicie, nie rozumiem cię. Pokaż, bo ja może źle patrzę. Gdzie na prawo?
No jest normalnie po prostu, idziesz do góry i nagle w prawo i już, i jest aha, sekret, czekaj, bo nie ona rozumiem. idzie, czekaj, bo ona idzie, dobra, na drugą drabinę. Kuźwa, ale jaja. Aha, to są drabiny, okej. Nie było pytania. I co, i tu gdzieś... Muszę sobie poradzić z tym sekretem. Powiem ci, że on tak... A tu miałaś nietoperkę. Ja tu mam teraz tyle nietoperzy. No wiem, ja to zabiłem też. I mam tylko już 60 naboi. Nie no, ja muszę coś kupić. Tylko ja to muszę zapisać i przetestować, jak to wygląda. Jeszcze raz. Walk i dash. I naboje to jest... Co? Walk mam wcisnąć teraz? Nie rozumiem. Właśnie te... Bez sensu. I znowu mi wyszło do Windowsa. Znowu te nietoperze. Czemu? No nie wytrzymam po prostu. Ale w poprzednim odcinku nie, nie było takich problemów. No nie było, bo napierdzielam tym shiftem i wiesz, klawiszologia. Ty chcesz zmienić bleble, bo za długo shift wciskałam. Tak się grać nie da, no nie przesadzajmy. Shift za ten, za co kilka razy musiałaś nacisnąć shifta? No nie wiem, bo dla mnie to nie działa w ogóle kupowanie tych naboi. Ale czekaj, jeszcze raz. To jest shift i... I znak zapytania. Wyskakuje ci sklep. Nie wiem, jak mam kupować o, to. O matko, aha. Nie rozumiem tego. Walk dash left. Nie, jeszcze raz chcę. Nie znikaj mi tego. No właśnie mi znikało. Dash, czyli... 3-4. Left. Nie wiem, co mam wcisnąć. Ja nie rozumiem tego. Nic co kupiłem? Nie, nie kupiłem absolutnie. Nie rozumiem tego. Work i dash? O co chodzi? A bo ja mam 570, może ja mam za mało. Ja też nie, mam 570. No nie no, absolutnie no nie mamy za 100, mało. To można kupić przecież za 100. Nie rozumiem tego. Wyskoczy nam coś i po prostu nie kupimy tego. Ja zacznę napierdzielać shiftem i mnie po prostu wywali, no. Kupiłem? Po prostu najzwyczajniej w świecie bez sera. Nie rozumiem. To najwyżej zrobimy cięcie i wrócimy do was, jak rozkminimy, o co chodzi. No ja jestem tutaj na razie, to rozkmin to. No czekaj, tutaj na dole... Bo dla mnie to jest, ja to rozumiem tak, że jeżeli... tam pokazuje walk, dash, tak, to żeby wcisnąć to, tak? I mi się wydawało, że w tym momencie można kupić, rozumiesz? Tak, ja też myślałem, tylko tu są jakieś ale takie dziwne zielone, czerwone, zauważyłaś to? Tak, nie rozumiem tego. I tak wychodzi na to jakby na przykład walk, dash, left. O co chodzi? Na przykład left bym chciał, że 50 naboi tylko. No. 50 jest przy czerwonym, nie rozumiem tego. Nie rozumiem też. Nie wiem, idę na razie tu. Nie idę tam, gdzie on. Nie wiem. Lepiej tam jest. Jezus, tu biegnie coś za mną. Jakaś pułapka. Ale to my musimy kupić, bo za chwilę będziemy... A zabijałeś tutaj teraz te nietoperki? Przecież ich wyskoczyło tyle, że ja nie mam pytań po prostu. No ja i już udało jestem mi prawie... się. Co? Tam jeszcze zostało gdzieś około 20 tylko. Ale co ci się udało? No pozabijać ich, nie? Nietoperki tak. Zostało mi 60 naboi, ale jak coś wyskoczy jeszcze o, teraz, Chryste, to będę w czarnej, nie? Wiesz co, ja nie wiem, co my mamy tu dalej zrobić, nie wiem. Wiesz co, przeskoczyłem na drugą stronę, jak była ta apteczka. Nie poszedłem tam, gdzie on. Czy to dobrze? Jak tutaj? Nie wiem. Wiesz, gdzie apteczka była na górze, nie? No. No to przeskoczyłem. Nad nim przeskoczył. No tak, i nad się nim. Taka kratka otworzyła. O, o, tak? Tak, tak, tak. I tutaj uważaj, bo tutaj jakieś kurde kolce za nami biegną i. A, ok. Zabiło mnie to. Dziwne. Biegnę do jakiejś dźwigni. Od razu mnie to zabiło. Dźwignia tu jest. A teraz tak, tu się pootwierało.
Jak to działa w ogóle? Nie rozumiem tych ciachaczek tutaj, wiesz? Nie wiem, o co chodzi. Czy one... Albo one idą... Tu jest zamknięte. Zabiło mnie. Zamknięte. Tam na końcu będzie drzwi, nie? Ano jest. I teraz ona otworzy jakieś drzwi. Czy może tu? A tu jest dźwignia, czekajcie. Jakieś dwie bramki to otworzyły. Tak, idę do następnej dźwigni. Dobrze, aha, i znowu mnie zabiło, okej. Coś się otwiera. Okazja, jak już jestem w menu głównym i zginęłam, to sobie... Przyjemna. No jak tam? Bo ja już dwie dźwignie wziąłem. No ja jedną na razie. No dobra. I tutaj się ta druga dźwignia otworzy ci art... Kurde, nie będę miał naboi, żeby zabić szakale. Może to pomyłka jest jakaś. Mam tutaj do shotguna. Jest jeszcze coś? Kurde. Cztery szakale są. I one... Nie, chyba powariowaliście. Mam chyba jakiś problem generalnie. Są w sumie... Jest jeszcze jedna dźwignia, ale jakby... Czy nie jest te... Są te kolce zabagowane, też tak masz? Nie, później idź jeszcze troszkę dalej. Ty tam się tam czołgasz? Nie, nie czołgam się tam. Ale tylko... Nie wiem, czy to się zbagowało, czy jak. A co, chcesz tam przejść? Bo ja tam nie byłem. Ja poszedłem do następnej dźwigni. No jestem tutaj, mam kolejną tą część tego. No ja ale też... tutaj psy wyskoczą. Nie, no musimy kupić. Nie, ja nie zbieram tego na razie. No ja to zebrałem i skoczyłem na taki klocek i one teraz wszystkie tu wyją koło mnie. Mało tego, jeszcze cztery nietoperze wyskakują, więc no, powodzenia, ślepa gienia. Trzeba to jakoś kupić. Dobrze, to wiecie co, my za chwilę do was wrócimy. Tak. Moi drodzy, jesteśmy z powrotem w rodowyczaju, że trzeba tak, shift plus dash i teraz jeszcze raz shift plus dash i strzałka w lewo. Aha. O, ja dałam do góry, czyli za 120 wzięłam, tak? Aha, no dobra, no też można. Ale nie, bo medipack mi się kupiło, bez sensu, nie rozumiem. No to kupiłaś apteczkę, tak? To dalej nie rozumiem. No to daj to w lewo, bo, to, ale, bo tutaj chyba jest, poczekaj, pokaż jak to jest, że w lewo dobra, dash okay, left, tak, mam. Aha, left. Tak, tak. Tak zrobiłam. No, dobra. Ile mam tych naboi? 130, chyba mi się wydaje, że jeszcze mało. No wziąłem dwie paczuszki. Dobra, wzięłam też dwie. Ale ja nie wiem, czy ja będę szakale zabijał. Zobaczymy. Tylko te nietoperki na razie. Może jest taka możliwość, żeby nie zabijać te szakale. One mi tylko przeszkadzają. O nie, muszę chyba zabić. No chyba tak, bo się otworzyła dopiero bramka, wiesz? Jezus. No, ale ja się strasznie wykapućkałam z tego. 90 naboi mi zostało. Trochę bez sensu, muszę ci powiedzieć. No. No dokupiłam sobie teraz paczkę. 34 naboje mi zostały. Jak to teraz wrócić? Dobra, no zobaczymy, co z tego będzie. Ale tutaj dalej ta dźwignia nie można jej, bo tam są te kolce. One no tam... właśnie, ja nie wiem, czy to się zdarzyło, czy co? Czy to, żeby to nie było jakiś, wiesz, jakiś sekret, czy coś? Ale to był może sekret. No ale tam nawet jakbyśmy się chcieli schylić, to nie mamy szans, żeby to... To trzeba było chyba zrobić na czas. Poczekaj, ja sobie to w ogóle zloaduję. Ale w którym momencie chcesz zloadować? Przecież to cały czas trzeba się było tak przed kręci. Tym przebiec, tak mi się wydaje. Ale to było zamknięte. Tak, wziąć tą pierwszą dźwignię, ja bym to tak zrobiła, poczekaj. Wiesz o co mi chodzi, czy nie? Nie, nie wiem. No dobra, ja to przetestuję i ci powiem, dobra? Dobrze. Nie. Nie? Twoja teoria szlak trafił? No, nie da się tak.
Ale myślę, że to jest jakiś sekret. No tak, bo nie bez powodu dali tą świnię. Po co mieliby ją dać? Chyba, że musimy teraz odtrącić te takie dwie tutaj. A nie, to się nie da. Jeszcze spróbuję tamtą. Co się zadzieje wtedy? Czy nie można? Nic nie było? Można. Czekaj, spróbuję ją. Odtrącić z powrotem. I co się zadziało? Nie, nic się nie zadziało. Dobra, nic się nie zadziało, ja wracam się. No tutaj widzę, że są jakieś rzeczy za tym pierwszym, za tymi pierwszymi kolcami. Czemu to tak? To nic, to pewnie był jakiś sekret, no ale trudno. A, to nastepło to. To mnie przeteleportowało, czy ja? Tak, to nastepło. Aha. I teraz nie można się wrócić, okej. No dobrze, mamy już te dwie części. To idę to wsadzić w takim razie. Masz dwie, ja mam jedną dopiero. To tam na dole jest druga. Znaczy na górze, tutaj gdzie on prowadzi, tak? Ten koleś. No na dole on był. O kurde. A powrót jest przez ognie. Jaki powrót przez ognie? O czym ty mówisz? No, no bo on włączył ognie, nie? Ten koleś. Ten Ahmed. Gdzie ty jesteś? Włożyłam artefakt. Włożyłaś artefakt? A ja jeszcze... Aha, no to dobra, no to, to już to dawno zrobiłaś, ja jestem strasznie do tyłu, spokojnie. Ale ja nie mam żadnych ogni, więc nie rozumiem, no, jak nie, nie miałam. Nie, no były ognie, on przecież uruchomił. Aha, to... o to ci chodzi, no, okej, ja dobra. Do tyłu. No to właśnie tutaj, tutaj jest włożenie, weźmiesz to i obok jest włożenie artefaktu. Tak, właśnie wkładam. No to jakie daleko jestem? No, no bo ja to, widzisz, to wcześniej to zrobiłaś. Ja to... No tak, bo ty kombinowałeś jak o, tutaj kupić, nie? Właśnie, ale on by mi mógł pomóc. Właśnie, mógłby mi pomóc. Tracę tylko naboje na niepotrzebnie, jak on mu przecież może zabić szakala. Prawda? A my no możemy właśnie, uciekać. No. Szkoda w ogóle... Tak, masz rację, weź. Tylko wiesz, żeby apteczek nam później, wiesz, nie brak. Znowu tak. Mam jakąś cutscenkę. Dopiero chcę, żeby mi to otworzył. Na razie mam jedno spostrzeżenie co do tego customu i to mi się nie podoba. Że jest totalnym zerżnięciem czwórki. Tak, tak, to też jest takie... Mam nadzieję, że to jest kwestia... początek tylko może, co? Początku. Albo na przykład dopasowania do tego, jakie są filmiki. Jeżeli chciał wykorzystać filmiki, które są w oryginale, tak? No tak. No to musiały być podobne lokacje. Jeżeli byśmy mieli Aleksandrię, filmik w Aleksandrii, to musiałby być stworzona lokacja bardzo podobna, więc może tylko te lokacje, które będą miały związek z filmikami, będą podobne. Taką mam teorię. No, ja myślę, że to będzie wszystko tutaj po prostu. Wszystko będzie takie samo, tak. Tylko że trochę inaczej. Coś taki jak remake taki trochę? Taki remake taki, no. Taki. Tylko że tu jest niby o coś innego chodzi, no. Trochę by to było do dupy, szczerze mówiąc. Aczkolwiek i tak nadal jestem zafascynowana mimo wszystko. Bo jak patrzę na nią, ja bym mogła w ogóle te przekręcanie kamery, to cały czas mogłabym na to patrzeć. Nie wiem jak ty. No ale model ja jest mogła... najpiękniejszy. No jest po prostu przepiękna jest. Tak, to jest, model jest idealny. Dobra, co wy tu chcecie, żebyśmy zrobili? Czy Skorpiona mógłbyś zabić? Oszczędziłbyś? No on nie kwapi się, wiesz? Mój się nie kwapi niestety do tego. Więc, no cóż. Trzeba sobie radzić co mamy. No tak. Wiesz co, zanim zacznę w ogóle łapy gdziekolwiek, a nie, bo tu nie ma przejścia tak jak w czwórce. Aha, no dobra. Tam, że jest jakieś przejście, to może ono się za chwilę obsunie. Na razie wiesz co, zostawiłem... Tak, coś tu się obsunęło. Zostawiłem na razie te skorpiony. Chcę zobaczyć, czy sekretu nie ma na dole, tak no jak to było w... No jest. Jest? Tak. Naboje do Uzi. Dobra. Trochę u mnie teraz będzie dużo tej czwórki na kanale. A to challenge, a to tu. Trochę dużo tego, nie? Troszkę. A
to Lara nadrabia. Lara nadrabia i chyba tylko to. Na razie, jak dla mnie. No i to szapoba, że są cutscenki. Bo mimo wszystko i tak musiał je stworzyć, tak? No tak. Nie ma tutaj w tych rogach też zawsze coś było z czwórki. Ale nie, dobra. Dobra, idę. Ja skorpiony zostawiam. Nie ma potrzeby, żeby je zabijać. Dźwignię teraz przesuwam. I przesuwam. Pewnie to zrobiłeś. Właśnie tak? Teraz przesuwam dźwignię. Ile masz na przykład? Ja mam 1020. 1070. No. No i dobra, otworzyły się drzwi. Może skorpiona zabiłaś. O, teraz się kwapi, żeby je zabić. A to czekaj, bo dostajemy pieniążka za to, jak on zabije. No to zabijaj, zabijaj. Zabijaj. Boże, namawiasz mnie, żeby nie zabijać, teraz zabijać. Ale on zabije, nic nie robi, on zabija. A. On robi za mnie całą robotę, ja dostaję pieniądze za to, czujesz? To podoba mi się takie. No właśnie, to jest dobry układ. No gościu, dawaj, 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 dawaj. Zabijaj je ładnie. Tu znowu będzie coś do włożenia. Znowu dostałem 50. A to na to się da wejść? Nie. A na której z tych da się wejść? Super. To się da wejść. Jest świetne. Nie podpalę się. W ogóle życie mi miga, nie? Nieważne. A ty w ogóle za nim tam polazłeś? Bo ja nie. Nie, no dopiero idę tym długim korytarzem. Tu mam checkpoint, Lara has a new idea, coś tam ma. Jakiś nowy pomysł. Jaki masz pomysł? Wiesz co, ja na razie tam za nim nie idę. Wskakuję sobie tutaj po tych... Ha, widzę, takie słupy. Mhm. Dobra. Ciekawi mnie to, co tu jest. Czekaj, a jak to skoczyć na nie, bo... Aha, czy na któryś będę możesz... nie. Mhm. Bo blokuje mi jakby tam. Ale jak wejść na słupek jakikolwiek? No da się tutaj przy wejściu, natomiast... Problem mam z tym, że nie mogę tam wskoczyć. Czy ty chcesz... Aha, bo tu jest taki taki słupek. A tu nie ma manki tutaj? Mankiego czasu? No ale nie mogę tam przeskoczyć na to, wiesz? No widzę, że to chyba może nie od tej strony, co? Nie od tej strony, no. Nie no, wlazłem. A nie, spadła mi. A dziwne to było, przez spadła, chwilę... Tak, ale przez chwilę wchodziła, ale ją to odbiło. A nie można jakoś tak na łapkach przejść dookoła? No właśnie próbowałam, nie. Mhm, dobra. O, wlazłem, ale chyba coś cheatowałem. No udało mi się. Tylko tu jest zamknięte, więc... kratka jest zamknięta, więc nawet jeśli... To trzeba iść chyba tam za nim, wiesz? Mhm. No, ale cheatowałem. Gdzie on poszedł? Tutaj chyba polazł. Ciemno tutaj. Jest tutaj. Lara ma jakiś pomysł, nie wiem. Tak, on pewnie to podpali jak w czwóreczce. Dobra. No to chopie, zapal to. Czy coś w wodzie jest, zanim on zapali? No właśnie chyba nie. Nie, bo to by było za... Gdzie on poszedł? Zapalasz to? W prawo albo lewo, nie wiem. Zapalił to. A drugie też się zapaliło? Co? O, wpadłam. A spoko, tu jest ten. Znajdźka. Ale poszłam na lewo, nie wiem czy miałam iść na prawo, bo ja poszłam na prawo. Nie wiem czy dobrze poszłam, tam było rozwidlenie na lewo albo prawo. No on poszedł na lewo, a ty poszłaś na prawo. Ja tak? Poszłam na prawo i on poszedł za mną na prawo. Czekaj, wezmę sobie tylko znajdźkę. Nie wiem czy to jest dobre. Ja pamiętam, że w pewnym momencie trzeba było się z nim od niego jakby odłączyć. Jestem w sali z wodą i zabieram znajdźki. Chyba, że on pójdzie jakąś... Ja to może trzeba zdążyć przed nim, żeby... zanim on to podpali? No nie wiem. Ja mam dźwignię. Masz też to? No wskoczyłem do wody na razie i ty mówisz, że są znajdźki. To ja no też jest. Jedna, tak? Tak, do łuku. A to jest to miejsce, w którym on to potem podpalił, o ile tak, pamiętam. Tak, czyli tak. Trzeba mu to otworzyć, tak? No. Tak na fajnie wychodzi z wody. Tak. W ogóle ona jest fajna. To się nie otwiera, nie wiem, nie rozumiem gdzie mam teraz. Musimy zobaczyć, czy w tamtej wodzie. Czy w tamtej wodzie się nic nie. Czyli to się nie otworzyło jeszcze. Trzeba mu zrobić tu przejście. No to idę teraz na lewo. No też tak.
to. Ale zamknięte mam. To może w tamtą stronę. Nie rozumiem, z powrotem się wrócić nie da, bo jest zamknięte. Nie rozumiem. Tak? Nie rozumiem, co tu jest źle. Nie. Aha, zamknięte jest, ale jaja. Myśmy coś źle zrobili? No czekaj, no dźwignia otworzyła nam jakąś kratkę. No tylko, że ja nie rozumiem, którą. A coś w wodzie się otworzyło? Nie. Czemu on nie chce tu wejść? A może mieliśmy najpierw to otworzyć, a później tu przyjść? Dobra, jest tutaj do góry wejście. Jak idziesz tym drugim wejściem od niego, jak weszliśmy do tej sali z wodą, to tam przy kratce zamkniętej można wejść do góry. Tu się otworzył. Tu. O Jezus. No tak, rzeczywiście jest tu. Zapalam flary cały czas praktycznie, bo jest ciemno. Nie lubię, jak jest ciemno. Aż tak ciemno. Ja nie zapalałam, bo się bałam. Tutaj można w ogóle wejść na górę. Wchodzisz na górę, czy próbujesz skakać po tych? Jeszcze nie wiem, bo na razie jak mam cutscenkę. Gdzie można wejść na górę? Jak tu przyszliśmy, to tak było też jeszcze. Jeszcze dalej wejście jest wyżej. Przed tym łańcuchem. A to nie wiem. A może najpierw weźmy, zróbmy tą klepsydrę, a później... No właśnie nie zrobiłam klepsydry, tylko wlazłam niechcące na ziemię i po prostu otworzyło się, zapaliły się wszystkie i otworzyło się tu po lewej przejście, więc nie wiem, czy to tak ma być. To może jakiś... Sekret jakiś... Znaczy, pociągnęłam łańcuch i jakby dźwięk sekretu, nie rozumiem, o co chodzi. Nie wiem. Idę... Czy spróbuję, czy... wziąć tą klepsydrę na razie może. Nie wiem, czy mi się uda. No biorę ją. No niby tu jest taki powrót. Znowu tutaj to miga. Ale ty masz może rację, może by trzeba było... Można po tym chodzić ogólnie? Można. Co się otwiera? Gdzie się otwiera? Głupie to jest. Nie rozumiem, gdzie mam iść tak naprawdę, wiesz? Cholera. A tu nam się to zamknęło, tak? Czekajcie, jeszcze sprawdzę. Głupie to jest. Zamknęło się. Idę najpierw tędy, bo chcę zobaczyć, o co tu chodzi. Aha, i tu się zeskakuje w dół. Sprawdzę coś. A, to o to ci chodziło. No dobra, rozumiem. To jest połączone, okej. Okay. A jak wyjdę sobie tędy, to co jest tutaj? Ja chcę sobie to sprawdzić, co to jest. Ciekawe, czy ty tam, czy tu byłaś właśnie, o to mi chodzi. O, a nie mogę tu zejść z tego? Co? O, Jesus. Słuchajcie, patrzcie, nie mogę przez to przejść. Też tak miałaś, że się nie dało przejść? Bo cię blokowało coś? Ale jaja. A to jest zamknięte, więc no nie czaję, powiem ci szczerze. Szczerze nie wiem, o co tu chodzi. Jeśli mam być szczera. Był dźwięk sekretu, jak przesunęłam łańcuch. A idę za nim. Nie wiem, ja teraz idę po tą klepsydrę. Po klepsydrę, dobrze. A ja idę już za nim. Zabrałem już tą klepsydrę. Mm-hmm. O matko, co tu się stało? Coś mi się badży. A, bo to dźwignia jest, okej. Okay. Aha. I co, to się otwiera? No może tak. Chyba, wiesz co, otworzyło się to... To takie, co była ta barierka, co tam próbowaliśmy się, wiesz, przycisnąć, a się nie dało. Mi się udało. To by było, tak to było tu. A ta woda znowu tu jest? A może jest coś w tej wodzie? Sprawdzę. Kurde, ciekawe. Backpoint. I co, ona się otworzyła, czy jak? Czemu mam...
tam tą A znowu łapkę. Jest woda, no? Można tu wskoczyć? No wiesz co, można, próbuję, bo w pewnym momencie pokazuje mi się CTRL łapka, ale nie ma nic. W wodzie? Tak, dziwne. Pójdę do na drugą stronę jeszcze, zobaczę. A no bo on zapamiętuje, że w tym miejscu były bełty. A tu zabraliśmy coś stąd? Ja stąd nic nie zabierałem. Zabierałeś, mówiłeś, że jest do kuszy. Ale mówiłeś nie w tym baseniku, nie w tym baseniku. Znaczy, że jesteśmy w tym samym. Ale nie jestem w tym dużym, jestem w tym takim, co on zapalił je. Bo tak, i teraz zgasło z powrotem. To ja nie wiem. Ale jeszcze wcześniej, Desełko, jeszcze wcześniej jest taki mały też, takie zbiorniczki dwa były, po lewej i po prawej. No. Masz to? No jest, mam to. I on to zapala teraz, czy nie? No właśnie nie. I możesz sobie zobaczyć właśnie, że tam jest CTRL. Okej. Okay. Może wcześniej Błynę. Było. Może było wcześniej. A myśmy tam nie wskoczyli, tylko tak. Teraz wyszliśmy. No w tym tu jednym nie mam, a zobaczę po drugiej stronie. Może było, wiesz o co chodzi. Pewnie tak. O, mam tu CTRL, czekaj. No, mhm. Nie? Jest coś takiego. Dobra, otwieram mu kolejne drzwi. No i co, i wskakujemy tam na górę teraz, na tak? Na górę, tak. I co się otworzyło? Otworzyło się tutaj, tak? Czekasz na mnie. Ja nadal nie wiem, jak ja mam tam skoczyć, nie rozumiem. Powiedz mi proszę, na łapkach, idź na prawo, centralnie do końca na prawo, jakbyś chciała obejść ten klocek i wejdź do góry i strzałkę do przodu trzymaj. Tak po prostu się przeciśnie przez to. Udało się? Okej. Okay. Boże, czemu to jest takie wszystko czwórkowe? Nie. Nie? Spadasz? Mm. Ja normalnie wlazłem jakoś. Nie chciałbym, żeby to było takie... Moim zdaniem to jest cheat, ale... No to nie, wiem jak inaczej tam wejść. No nie, ona nie chce się tam przetam... Spada mi. Tak? Ja się przeciskam normalnie przez to. No to... No ja chyba nie pogram, bo... A jest jakaś inna droga? Dobra, rola zrobiłam. O! Ale trochę bez sensu. Tak uważam przynajmniej. Już coś leci do mnie, jakiś skarabeusz. Czekajcie, bo to wylazłem stąd. Mamy 35 minut, więc myślę, że będzie można kończyć powoli. Dobrze. To jeszcze może pójdziemy, bo tam na dole to się otworzyło, tak? Tak, tak, bo to jest teraz prawa strona i tam jest dźwignia po prawej stronie. Poczekajmy jeszcze chwilę, może wiesz, bo teoretycznie można się spodziewać, że to będzie koniec levelu, jeżeli to jest na podstawie faktycznie czwórki, nie? Scenka. No właśnie chciałem zabrać to. Dobrze po prostu je też zabijać, dlatego że dostajemy za nie pieniądze. To też jest ważne. Ale nie wiem, gdzie się to otworzyło, nie odnotowałem. W każdym razie... Masz cutscenkę, tak? Jak on Mama. Ucieka. No tak było, nie? Że on w tej czwórce zawsze uciekał i później już go nie było. Zamknęło się za nim. Ja myślę, że tutaj teraz... Wiesz tam na koniec, tylko uważaj, bo tam ci powyskakuje wszystko, co możliwe. Tą dźwignię jeszcze i co? Nie wiem, gdzie się otworzyło ta dźwignia, jak weźmiesz, odnotujesz? Muszę ją najpierw przetegotać, czekaj. Uwaga, pokazać mi to. To jest w tej sali... O Jezu, piesek! Strasznie mnie pożar, mam już w ogóle mryga mi HP, mi cały czas mryga. Ja gram na mryganym. Okej. Okay. W każdym razie to jest jeszcze wyżej tam, gdzie ta barierka to była. Jeszcze wyżej tego pomieszczenia. Czyli... idziemy tutaj, gdzie ta woda, tak? Ta woda. Kurde, nie wiem gdzie. Jeszcze wyżej nad barierką? Tak. O. Widzisz, jest tam pootwierane. O. To jest manki, czy to nie jest manki? No chyba manki, ja to też zauważyłem. Bo generalnie na wszystkie... A to nie jest... Dobra, to jest drabinka, Jesus. I co, zcheatowaliśmy coś? Tak. Zobacz. A, widzę to. Jak, no, w ogóle na ścianie, wiesz o co chodzi. Widzę to. Ach,
No, no, no. No to szczytowaliśmy, dobra. No trudno, no co? No trudno, to co, jeszcze wejdziemy sobie na górę? No to chodźmy jeszcze. No patrz, kurde, jak wisi, to nie można... Nie może się zapisać. Nie, nie można zapisać. Chciałam to zrobić, ej! Nie da rady zapisywać na drabinie. Szok trochę. Ach, do. Trochę szok i trochę... Oj, tu się tutaj autor, no... zabezpieczył. Może być później problem. Gra chyba dużo w customy. Ja jeszcze przeskakuję tam na drugą stronę, wiesz, bo tam są znajdźki. Zanim do tych kratek powchodzimy. A, widzę to, dobra. Tylko tędy, tak? Tak. Znajdźki jak najbardziej. I flary, które mi są bardzo potrzebne, bo używam... ciemno. Wiesz co? I zastanawiam się, czy jest możliwość ustawienia tutaj... jasności. Muszę zobaczyć, wiem. Czy jest, wiesz, można sobie dostosować jasność. Tylko teraz pytanie, czy my wejdziemy tym pierwszą kratką, czy tą drugą? Pierwszą kratką, drugą? Nie wiem, o co chodzi. Aha, bo tu jest my jeszcze mamy krepsy dredowsa... mamy. Mamy, weź nie strasz. Weź. No bo w teoretycznie w czwórce to był koniec levelu, może byśmy zakończyli to levelem, czy nie? No, no jeśli by się dało. Bo... O, gdzie ja jestem? 28 minut mamy, cholera. Gdzie jesteś? Nie wiem, jakiś ślepy zaułek. Jakiś rożek tu jest? Nie wiem, a ja już właśnie klepsydrę wsadziłam i zasypuję piachem. To ja nie wiem, gdzie ta klepsydra jest. To ja poszedłem chyba w jakieś inne przejście, tak? Tu mówiłaś, że no bo jakieś... otworzyła się bramka, jedna i druga, nie? U góry. Pokaż, bo ja chyba poszedłem nie w tą bramkę, co trzeba. Pokaż. Jeszcze tu można wyżej wejść? Tak, dobra. A ty poszedłeś jeszcze wyżej? Nie, nie, obok, tak jak mówiłaś, jest jeszcze jedno przejście. Okay, i tam okay. Jest jakiś ślepy zaułek dziwny. Zaraz naprawdę? Tam mogę tego... Chyba, że teraz po włożeniu klepsydry coś się zadziało, bo też tak no być. No tak może być właśnie. Z tamtej strony, bo... Dobra. Czy tylko była apteczka tutaj? W tym miejscu? Gdzie klepsydra? Chyba tak. Bier tą klepsydrę. Muszę sobie kupić kolejną, wiesz co? A, jeszcze te szakale. Co chcesz sobie kupić? Buty? Parę butów? Nie. Naboje. A kolejną parę butów to swoją drogą. Swoją drogą. No dobrze. No idę tam do takiego drugiego przejścia twojego. To chyba o to chodziło, że ten piasek... No tak, tam się przejście zrobiło, bo blokowało mnie coś. A wyżej nie dało się iść drabinką? Tak w ogóle w tej sali? A nie wiem, nie zerkałem. Mam cutscenkę cały czas, jak się ten piasek tutaj obsuwa. Checkpoints. O nie, ile was tu point. Jest? Aha, no ten piesek ja się stąd wysypał, czaję. Kurde, nie mam tego. Czekajcie, ej, ale którą dźwignię? Wszystkie trzy? Ej, nie, nie dziad mnie. Czyli to nie będzie koniec, tak? Czekaj, bo nie wiem, czy to jest ma jakieś znaczenie? Nie, dobra, trzema dźwigniami trzeba to tworzyć. Może tam będzie koniec levelu, wiesz? Może tak być. Ty zabijesz wszystkich przeciwników. Dlatego, że pieniążka dostajemy za to i to jest właśnie to. Nie! Co się stało się? Zginął. Co się stało się? Spadłem w przepaść. O Jezus, muszę wszystko zaczynać od początku. No nic, musisz poczekać. Nie gadaj. No. Nie gadaj. O Boże, muszę teraz kupić to znowu. Wiesz co, przejdę przez te wrota i zobaczę, czy to jest koniec, czy nie. Tak mówiąc.
słabo. Zapiszę. A, zginęłam. Już tak też można. Jezus, nie zrobię tego. Strasznie mi to dużo czasu zajmuje. Ja się naprawdę sobie muszę to podleczyć. Koniec, okej. Okay. Koniec? Mhm. Dobra. Mamy 15 na 18, ja mam trophies awarded. 15 na 18. Myślę, że to jest dobrze. O, myślę, że tam coś z tymi kolcami, czy co to tam było. Tak, tam na pewno, bo tam była dźwignia i ona no nie była bez powodu, nie? Nie bez powodu ją tam dali. Zresztą ja widziałam te znajdźki z daleka, więc... Dobra, zapiszę to i wejdę do menu głównego. Co my tutaj mamy? Tu mamy... Widziałem dźwignię na cutscence. A którą wzięłaś dźwignię? Wszystkie. Wszystkie dźwignie. Ekstras, co tu jest? Tracę strasznie dużo naboi. Dobra. Wziąłem wszystkie i otworzyło się. 4. Jezus, weszłam sobie w ekstras. Dobrze. Horus, the God of Light. Bóg światła. Odkryliśmy tak. Ja odkryłam takie zdjęcie. Dobrze. Później następne zdjęcia są już pozamykane. Enter. Co to jest? Audio track, the beginning, composed by Peter Connelly. Soundtrack można sobie przesłuchać. Dwie nutki żeśmy odkryli. Co to jest? Słuchaj, to trzeba zejść na dół, jeszcze się ciebie spytam. No. Tak. To trzeba było opuść się na rączkach. Uff. Ale fajnie. Ale to nie ułatwia sprawy, to takie trzymanie za tych, wiesz, te ręce. Bo nie można zejść po drabinie tak szybko, wiesz, pyk, 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 mm-hmm. Nie? Voice talents, DJ Fool as Von Croy. Słuchajcie. Co jest za filmik? Co jest w ogóle? Więc muszę zejść bezpiecznie, bo spadnę. Trochę to niefajne, no ale trudno. Słuchajcie, bo to są takie filmiki, które do tej pory nam się odblokowały. The winning prize. Słuchajcie, okazuje się, tutaj są napisane osoby, które są odpowiedzialne za dubbing. Darling, na przykład. Okej. Okay. Słyszysz mnie, Grzesiu? Słyszę cię, ja nagrywam. Słyszysz mnie, darling? No ja wiem, ja też. Dobra. Słuchajcie, DJ Fool, który jest odpowiedzialny za na przykład zrobienie customu wielkanocnego z szatańskimi króliczkami czy zajączkami, które u nas widzieliście na kanale. Ja mam 13 na 18, na 18, że tak, przepraszam cię, przerwę. 15 na 18. No widzisz, jaka ty fajna jesteś. Nie wiem, o co chodzi. Fajna jesteś, dziewczyna. Nie rozumiem tego. A jak zjeżdżałaś, to zabrałaś tą apteczkę? Wziąłem sekret. Nie, ja nie zjechałam do końca, ja po prostu zaczęłam zjeżdżać, skończył się level i wyłączyłam. Aha, no bo ja zjechałem niechcąco. Aha. No i słuchajcie, tutaj pisze, że Von Croyowi podkłada głos DJ Fool, także pozdrawiamy. Wiem, że on czasem się udziela tutaj u nas na kanałach. Co to jest, to Secret of Edge? Co to jest? Poczekaj, to Saving Progress. Coś a mogę to pokazać, gdzie to jest? Extras, tak? Extras, tak. Dobra. Aha, bo to jest home. Okej, okay, rozumiem. Obrazki. I obrazki. No, mam rzeczywiście Horusa. Jeden mam odblokowany. I ja mam Horusa tylko, tak? Tak, a na przykład tam w biografii, jak wejdziesz Lary, to jest na przykład Lara. W ten taką taśmę jak z filmem, no to są filmy odblokowane, ale to nie puszczałam. I na przykład pisze, że DJ Fool as Von Croy na przykład. Aha, jest. Tak, rzeczywiście. Mhm. Curtis. Także, słuchajcie, mamy polski akcent w tym customie, więc świetnie. A w ogóle DJ Fool chyba zrobił jakiś, nie chcę kurde wprowadzać w błąd, ale wydaje mi się, on kiedyś pisał o jakimś takim customie bardzo zamkowym, jakbyś miał kiedyś ochotę, to będziemy mogli kiedyś go ograć. Mhm.
na naszym kanale. Zresztą fajnie jest nagrywać, myślę, customy od naszych rodaków. Trzeba by było to tego nagrywać i pokazywać jak najwięcej. Opatentować to. Tak jest. Tak. Dobra, kochani, tak. To my na dzisiaj kończymy. Bardzo długi odcinek. O, wyszło to nam, wszystko na dzisiaj. No i do usłyszenia. Pa, pa. Pa, pa.